Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey, a to i Darkest Dungeon. Więc cóż, udało się naprawić, hip hip hura i w ogóle. Po prostu, może przejdźmy do rzeczy. Przygotowałem już chyba wszystko, co się da odnośnie dzisiejszego posiedzenia. Idziemy na wyprawę zwiadowczą, czyli zbadać bodajże 90% planszy. Nagroda to nie jest najlepsza, jeśli chodzi o akcesorium, ale dostajemy tam 3, aż 3, podkreślam. To nawet nieźle, jak na początkowe wyprawy. Te akty, czy tam kartki papieru, które po prostu służą do ulepszania chyba najistotniejszej rzeczy razem z gildią, czyli kowala. Zdecydowałem się iść na kowala, gdyż bonusy do, powiedzmy, życia są dla mnie dużo cenniejsze, patrząc na to, że nie mogę polegać na lekarzach za bardzo. Dobra, ile pochodni? Dobra, tyle powinno wystarczyć. Jedną wodę, jeszcze to, dwa klucze, jedno to. Wiem, że pewnie przepalam pieniądze i wiele ekspertów teraz będzie się łapało za głowę, co ja robię, ale ja wolę być bezpieczny. Więc tak, od poprzedniego odcinka niewiele się zmieniło. Nikt nie prosił o żadną z postaci. Nikt się nie cieszył, nikt nic. Po prostu... No po prostu jakoś to minęło. Teraz tylko zobaczę, czy mam coś. A, tak. Ze względu na to, że nie jest to najlepiej, nie będzie tak. Po prostu ruszamy. I mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się zmieścić dwie wyprawy jednak. Zresztą zobaczycie, jak już po czasie nawet odcinka będzie widać. Nie ukrywam, jestem trochę zalatany. Poza tym, jak zwykle, pora jest późna. Chyba będę musiał sobie znaleźć lepsze godziny na nagrywanie tych wszystkich odcinków. No ale teraz nieistotne, po prostu lecimy dalej. Więc cóż, spodziewałem się trochę innego typu krótkiej wyprawy. No ale dobra, pójdziemy w ten sposób. Chyba coś zmienili z długością ogólnie wypraw, gdyż z moich ostatnich doświadczeń kojarzę, że nawet krótkie lochy były trochę dłuższe niż to, co obecnie tutaj mamy. No i nareszcie, hiena cmentarna w akcji. 3, 5, celność bardzo dobra, obniża odporność na krwawienie. Co, żeby nie było? Czemu nie jest? Dobra, wiecie co, ja naprawdę dzisiaj nie ogarniam. Może coś na nagrywania blisko 21. Ale cóż. To wracając do tematu. Takie działania mają nawet szansę rozkrwawić nieumarłego, co... Tak, jest możliwe. Rzeczywiście, nie jest to proste. Ale w późniejszych przygodach obiecuję wam, że... dopełnię wyzwania i doprowadzę chociaż jednego nieumarłego do krwotoku. Nie wiem, jak długo mi to zajmie, ale możecie być pewni, że ja to zrobię. Widzę, że Bobby dzisiaj w formie. Pierwsza wyprawa i już pudło. Chociaż i tak, piękno jego działania zobaczycie dopiero wtedy, kiedy będziemy się uleczyć kogoś, kto jest na... no, na skraju życia i śmierci. Tak zwanym Devdorze? Bodajże tak się nazywało. O, pycaczek, pycaczek. Nie mogę go ominąć, zawsze jakieś złomy. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. No, więc podobnie jak mówiłem, nie było zbyt dużego odzewu od was, dlatego macie stronę, zapauzujcie sobie. Do tej pory nie wiem, czy chcecie, żebym czytał, czy nie chcecie, więc ja po prostu nie będę czytał, gdyż szkoda mi gardła i czasu. Jest to z ksiąg. Zazwyczaj było z tym źle, ale spróbujemy. Stabilność, co my tu mamy? 3 minus bym powiedział, ale lepszy rycerz niżeli nic. Też nie. Dobra, pójdziemy w inny sposób. O tak. W ten sposób będę mógł uzyskać przejście przez wszystkie pokoje. I już prowiant się kończy. Więc zaraz śmierć głodowa nas czeka. A to nie jest Donster, więc no... nie spodziewałem się, że tutaj też by to głodował. Mam nadzieję też, że nie będzie problemów związanych z pozycją naszego wielmożnego oprycha, któremu miał nadać chyba jakieś imię. Ale już nie pamiętam, jakie wymyśliłem mu ostatnio. To chyba było ostatnio, a to... tak, teraz to. Proszę, nawet ta sama seria. Także macie, obejrzyjcie sobie później, czy tam jak chcecie, nie chcecie, to nie. I jedźmy dalej.
Chyba znowu zapomniałem rozpalić pochodni. In Radiance may we find victory. Tylko ja widzę, co... Podejrzanie mało... oponentów? A zobaczmy. Tego się nie spodziewałem. Tyle lat siedzę przy Darkestie. Prawie od premiery. No nareszcie jakaś bitwa. A do tej pory nie spotkałem się z takimi... Jakby to najłatwiej określić. Efektami? Może. 4,8 na krytyka mam ile? 14. Po prostu mogę ich dosyć mocno osłabić. Stres jest... No cóż... Nie mogę pozwolić sobie na stres. No i proszę, proszę. Oto i potęga hieny cmentarnej. Mojej ulubienicy. Dobra, jeśli chodzi o obecną sytuację... Pozbywaj się jego, Bob. Swoją drogą pozdrawiam Boba, oczywiście. Jako, że jego bohater jest w akcji, to dziwne byłoby go nie pozdrowić. Ale dobra. Może nawet się tego pozbyć, zanim cokolwiek zrobię. Nie! Nie pozbędziemy się go. Ale może przynajmniej się uda ogłuszyć. Jeszcze. Swoją drogą... Chciałbym wam też podziękować za, powiedzmy, dosyć sporą ilość ostatnio przebywających subów. Ja cię mówiąc, nareszcie ktoś dołączył do naszego grona. Mimo tego, że byłem nieaktywny. Dołączyła nowa osoba, nie wiem kto. Fajnie, oby tak dalej. Chociaż muszę przyznać, że jak na 50 osób, mimo tego, że nowi ludzie przychodzą w tempie, no jakim przychodzą, muszę przyznać, że nie jestem ukontentowany. Jest was wiele. Przynajmniej w moim odczuciu. Też nigdy, po prostu nigdy nie wyobrażam sobie, że będę posiadał 50 subskrybentów. Natomiast patrząc na aktywność, jestem w stanie przekazać, w sumie nawet postawić pieniądze, o to, że większość z was... Cóż, trzecia strona chyba z tej samej serii? Tak, nieźle. Ale wracając. No niestety, większość z was prawdopodobnie... Dobra, może nie z was, ale większość moich subskrypcji to pusty numerek. Nieźle. Ja rozumiem, że ludzie mogli zmienić zdanie, czy coś, nawet nie pamiętałem o moim istnieniu. Ale mam prośbę do was wszystkich, oglądających to. Jeśli znacie, powiedzmy, ludzi, którym mógłby się spodziewać ten materiał, udostępnijcie go, czy tam zachęćcie ludzi. Gdyż nie żartując... Dobra, na czym zostałem? Dla kogoś takiego jak ja, motywacją do nagrania jest to, że widzi odzew. Widzi, że ludzie to lubią, komentują, nawet lajkują czy cokolwiek. Widzi po prostu, że to się kręci. Zamiast u siebie, poza tym jednym nowym subem, za którego po raz kolejny mówię dziękuję bardzo i w ogóle, nie widzę niczego. Tam tylko raz na jakiś czas ktoś napisze komentarz, ale nie widzę żadnych po prostu odzewów od was. Nie wiem, czy wam się podoba, czy nie, czy oglądacie po prostu na zasadzie, aby przylecieć. Tylko prosiłbym was, zostawcie tą łapkę, jeśli wam się spodoba. I chociaż starajcie się być aktywniejsi raz na jakiś czas. Bo dla mnie to jest najważniejsze. Ja nie robię tego po to, żeby po prostu siedzieć przed komputerem i mówić do monitora. Tylko robię to po prostu, jak już to mówiłem niejednokrotnie, żeby po prostu przekazać wam gry w inny sposób. Żeby pokazać wam gry, które może są niedoceniane, a są super. Robię to dla was, nie dla siebie. Też w sumie dla siebie też tak po części robię, bo nie mam zamiaru nagrywać czegoś, co po prostu by ktoś chciał, a ja no, nie jestem skłonny. Typu jakieś tam horrory, czy w moim odczuciu śmieciówki, jak jakieś po prostu gry, w których chodzi o nic. Jak symulator kromki chleba czy coś. A żeby nie było tak, miałem już kiedyś takie pytania, jeszcze powiedzmy za czasów, jeśli da się to tak określić, mojej świetności. A
dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, znaczy z mojej świetności, to początki. Początki wszystkiego. Moment, w którym można powiedzieć, dopiero zaczynałem poznawać YouTube'a. Wtedy wyświetlenia leciały nawet 20, chociaż nie będę ukrywał, mój sprzęt był badziewny. Jakość była nieporównywalnie gorsza do tego, co jest teraz. Nie żeby teraz było dobrze czy coś, no ale rozumiecie chyba sytuację. Było pełno komentarzy, łapek, wszystkiego. Nie wiem czemu, ale ostatnio po prostu przez mój kanał naprawdę przezywa stagnacja. Nie mówię o subach, bo suby przychodzą, odchodzą, zmieniają się. Ale mówię o jakiejkolwiek aktywności waszej. Tak... mniej więcej, przez większość czasu widzę aktywnych 5 osób, góra 6. Przy czym ta piątka jest trochę naciągana, gdyż jedną z tych osób jest siostra, która raz na jakiś czas na live coś napisze po to po prostu, żeby spróbować mnie rozproszyć czy coś. Ale tak... cieszyłem się, że jest 50. Myślałem, że może nareszcie uda się coś, powiedzmy, z tej okazji przygotować coś. Ale niestety... jakikolwiek by to nie był specjal, no musi poczekać. Gdyż nie ma zamiaru z okazji 4 widzów, czy tam 5 widzów robić specjala. Ale żeby nie było tak na marginesie, jeśli udałoby się dobić 100 subskrypcji, to mam już przygotowane pewne... zamysły? Chyba dobrze. Dobrze, to jest no określenie zamysły, co i jak. Tak. No ale dobra, już znowu odbiegam od tematu. Tak więc po prostu, no... chyba wszystko wam przekazałem z tych takich smutnych, nieciekawych rzeczy, które mogą wam przekazać. O! Chwila. Czemu ta kapłanka ma tak dużo stresu? Chyba bym dopadli. Dobra. No cóż, chyba ostatnio mam naprawdę wyjątkowego farta. No nieźle, nieźle. Nie ukrywam, nie spodziewałem się takich łupów. Co my tam mamy? A, pusty pokój. Dobra, to wiecie co, pójdziemy jeszcze po ten jeden łup i... no w sumie na tym będziemy kończyć dzisiejszą przygodę. No nieźle. Macie już odcinek krótki, ale no mówiłem... po prostu, no, godzina późna, ja też zajęty jestem jutro i w ogóle. Ale nie martwcie się, to nie koniec. Następny Dark jest oczywiście za 2 dni. Jutro natomiast... no, inna produkcja. Jeszcze nie wiem do końca jaka. A może wiem. Zresztą zobaczycie. Nekromancja. Pierwsze widzę. No ale tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało. Niby krótkie, ale... action and consequence will invariably have their dreadful reunion. Dobra, już nie pamiętam, co tam mówiłem, po prostu zobaczmy, co my to mamy. O, proszę, proszę, łamaczka tarcz. Jedna z tych postaci, na które polowałem, chociaż ja mi tak bym dostał. Shifting, swaying, she mesmerizes her prey before the final strike. Zobaczmy jeszcze tylko, co i jak. No nie za fajne, ale nie, żeby nie było nawet dobre. Super. Może być. Co to za postać, zobaczycie już w następnym odcinku. Gwarantuję wam, że wezmę ją na podróż i... a champion markswoman. Keen for a new kind of challenge. Muszkieterka. Czyli inaczej mówiąc, reskin... kuszniczki. Chyba tak to chyba była kuszniczka. No szkoda. Nie jest najgorzej, no ale... postać kolejna, dosyć mocna, jedna z tych, na które polowałem. Chociaż nie do końca, ona jest moim dodatkiem, ale nie jest bezpośrednio tym. No i oto przed nami właśnie... Kowal i Gildia. Make no mistake, we will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Czyli najlepsze budynki, jakie istnieją. Te, które będą pozwalały szkolić bohaterów w ogóle. Nawet się uda. Tak więc, no... pozwólcie, że jeszcze na pożegnanie po prostu ulepszymy ekwipunek tym, których...
No warto będzie co ulepszyć, jeszcze nie. No i cóż, resztą ekwipunku, umiejętnościami wszystkim zajmę się już poza nagraniem. I mam nadzieję, że wam się podobało, no więc standardowa formułka typu subskrybujcie, komentujcie i tak dalej, musi być. Do zobaczenia w następnych odcinkach oraz innych seriach, no i trzymajcie się. Hej!